Tak? Jabłka zap dojrzewają! Jabłka zap dojrzewają! Tak! Jabłka zap dojrzewają! No właśnie mówię! Mój mały kucyk, mój mały kucyk. Serce. Magi czar, naszej przyjaźni wielki dar. Mamy razem przygód moc, w krainie marzeń. Razem dzień i noc, mój kucyku. Blask magii niech opuli dziś nas. My Little Pony, przyjaźń to magia. Hej, guzdrało, jedź z tym wózkiem, ale śmiało. Jak? Wszystko gotowe! Dzień uznania dla rodziny. Niby do czego? Żeby robić nasz dżem! No przecież! Nasz staroświecki dżem z jabłek zap nie ma sobie równych! Nie mogę się doczekać! Niby na co? Żeby robić z tobą nasz dżem! Oczywiście! Ja robiłam ten dżem od zawsze, odkąd sięgnę pamięcią, więc uważaj, gruszeczko, żeby każdy jeden krok wykonać dokładnie tak, jak ci powiem, bo inaczej nic z dżemu! Trzymaj! A, czy to jeden z twoich tajemnych składników, o które wszyscy pytają? To jest miotła. Bierz się do pracy, pomidorku. A kiedy już posprzątasz, to wtedy... co to ja chciałam... A, do stu kopyt. Jeśli dalej tak pójdzie, to kiedyś głowy zapomnę. Liście na jabłoniach zap w samą porę. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. O, jak się pan miewa, Filthy Rich? Dzień dobry, droga pani. Czy dobrze słyszałem, że zbiory jabłek ZAP będą już za kilka dni? Za 4 dni dokładnie. Świetna wiadomość. A czy mogę liczyć na 100 pierwszych słoiczków? Tak, drogi Filthy. A, wolałbym Rich. A jak tam pański tatuś? O, ty moje małe biedactwo! Sterczeć nad garami pełnymi jabłek z babcią Smith? Bleee! Kiedy wiesz, ja od lat czekałam na wspólne gotowanie dżemów. Ale ja nie mówię o dżemach, ja mówię o twojej babci Smith. Pewnie się jej okropnie wstydzisz. Hop, hop! Ale jak to? No wiesz, taka jest niepoważna, o wszystkim zapomina, każe ci nosić te ohydne przebrania. Babcia mówi, że to fajne. Całe szczęście, że mieszkasz na farmie, a nie w mieście, gdzie wszyscy by się z ciebie śmiali. Nie martw się, ja nikomu nie pisnę słowa. Niepoważna? O, bardzo dziękuję, chłopcze. Przebieraj tymi kopytkami. Musimy kupić całą masę rzeczy, zanim zaczną się zbiory dalej. Robimy z jabłek dżem. Jupi, 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 jup. Jabłuszka, jabłuszka, jupi, hu. Z pieśnią na ustach, jupi, ju. Tra la la la. Za moich czasów to były garnki. Ej! Ugryzione, sprzedane! Witaj, Beo, Beatrix, Beecher. Widzę, że wszystkie uwijałyście się jak pszczółki, prawda? Babciu, nie dałoby się trochę szybciej zabrać tego miodu? Ha! O, czy to nie jabłuszko? Proszę. I bardzo mi pomaga przy smażeniu dżemu z jabłek zap. Cii, przestań, proszę. Proszę cię, tamte kucyki się na mnie gapią. Co? Czy to twoje przyjaciółeczki? Cześć, przyjaciółeczki jabłuszka. Cześć, babciu Smith. Cześć, babci Czepeczku. Ale
Kucyki! Za moich młodych czasów kucyki nie były takie ładne. Skończyłyśmy już te zakupy i chcę już wracać na farmę, szybko! Koniec, moja słodka! Mamy miodek gulligu, słodki miodek gulligu, mamy miodek hulihulihi! I właśnie w ten sposób, przez podbijanie rynku, hurtowe zamówienia i obniżanie cen, wykończyliśmy całą konkurencję w mieście. Dzięki temu dom handlowy Richa stał się filarem sprzedaży detalicznej w Pony Hill. Dziękuję, panie Filty, znaczy panie Rich, za tę fascynującą opowieść i że przyjął pan zaproszenie na Dzień Uznania dla Rodziny. Dobrze, zobaczmy, kto przyprowadzi członka rodziny w najbliższy poniedziałek. O, Apple Bloom. Ale proszę pani, w poniedziałek są zbiory jabłek ZAP. Applejack i Big McIntosh nie będą mogli przyjść do szkoły. A może jest jakiś inny kucyk w twojej rodzinie? Proszę pani, ona ma babcię Smee, z której nie będzie przy zbiorach. Chętnie przyjdzie. O, ale nie, to nie jest... Doskonały pomysł, moja droga. Apple Bloom, zaprosisz swoją babcię do szkoły. A na dzisiaj to już wszystko. Babcie Smith? Od poniedziałku stanę się największym pośmiewiskiem w mieście. Naprawdę mi przykro. Już ci mówiłam, że nie możemy sobie zrobić przerwy w zbiorach. Wiesz, czym to grozi? No wiem. Po jednym dniu jabłka ZAP znikają z drzew. Trzeci znak! W samą porę! Już niedługo! No, co czekacie, guzdrały? Ruszajcie się! No i sama widzisz. Ale nic się nie martw. Babcia Smith zna całą masę zabawnych anegdotek. No wiem. Słabo mi na samą myśl. Uspokój się. A to oznacza obciach, wstyd, upokorzenie, poniżenie. Wkułaś na pamięć słownik. Uspokój się. Chcemy ci pomóc. Nie na darmo jesteśmy znaczkową ligą. Coś się wymyśli, żeby odwlec występ. Ale co? Z tego wszystkiego rozbolał mnie brzuch. Czekaj. Jasne! Już wiem! Baczność! A teraz uważać! Żadnego pękania pod wpływem ciśnienia albo wysokiej temperatury. Czy wyrażam się jasno? Pod ścianę! Nie kotwuj się i zrób zbolałą minę. Ej, parzy w język! Co się tam u was dzieje na górze? Wszystko w porządku? O, babcia Smith! Właśnie miałyśmy panią wołać. Ona jest chora. Chyba będzie musiała leżeć w łóżku cały tydzień. Moja wnuczka jest zdrowa jak jabłko. I co teraz? Już zaraz zajdzie słońce. Jutro niedziela i został mi jeden dzień, żeby coś wymyślić. Ej, spójrzcie! To jest czwarty znak! Suwa mi pewną myśl. Nie da się przesunąć dnia uznania, więc przesuniemy dzień zbiorów. Ale one są niedojrzałe. Jabłka można zbierać przed czasem. Czy ja wiem? Jabłonie ZAP są inne niż zwykłe jabłonie. Są magiczne. Jabłoń to jabłoń.
Nie da się strącić, to trzeba zerwać. Jakieś inne świetne pomysły? Babciu Smith, to ja, Shirley. Chciała pani ze mną porozmawiać? Hop, hop! Babciu Smith! Dzień dobry, słonko! Jak się miewasz? Cześć! Babciu Smith, dobrze się pani czuje? Oczywiście! Zdrowiusieńka jak jabłko! Wybacz mi, złotko. Zawsze mam czkawkę po marynacie. Chciałam powiedzieć, że nie przyjdę na dzień uznania dla rodziny do szkoły. Naprawdę? Jaka szkoda. Co ja ci zrobię? Muszę podlewać owce i przystrzygać kwiatki. Znaczy się, muszę podlewać kwiatki i przystrzygać owce. O, ogromnie żałuję. Zmienimy termin. O, co? Co się dzieje? Dzień dobry, droga Shirley. Coś pani chciała? Nie. To pani mnie tu wezwała, żeby powiedzieć, że nie przyjdzie pani na dzień uznania do szkoły. Jak to nie? Nie stracę takiej okazji za wszystkie słodkości Canterlotu. Ale mówiła pani, że... Do zobaczenia! Nie mogę uwierzyć, że się obudziła. Ona nigdy się nie budzi z drzemki. Chciałabym wyjechać i zapaść się pod ziemię. Wiesz, ty nie możesz wyjechać. Ale być może kto inny by mógł. Jabłek Zap, można zaczynać! A jutro od rana będziemy smażyć marmoladę Zap! Pani babcia Smith, telegram! Proszę, kto by pomyślał? Wujek Apple Strudel chce, żebym go odwiedziła! Jeszcze zdążysz na ten pociąg o 8:00! Już cię spakowałam! To bardzo miło! Ale nic się nie martw, moja śliweczko! Wrócę na czas, by zrobić ten dżem! Ten pociąg telepie się cały dzień, na szczęście. W dzisiejszym dniu uznania dla rodziny złoży nam wizytę babcia Smith. Apple Bloom, a gdzie twoja babcia? O, naprawdę mi przykro, ale babcia musiała wyjechać z miasta w sprawie niecierpiącej zwłoki. Witajcie, moje drogie dzieciaczki! Jak się miewacie? Cieszę się jak prosie ze świeżego błotka, że tu jestem. Ale co ty tutaj robisz? Uciekł ci pociąg? Nie, przyjechał. A z wagonu wysiadł wujek Apple Strudel. Chodź. Nie mogę się już doczekać występu twojej babuni. Pewnie wszystko zapomniała. Dawno, dawno temu, za moich młodych lat. Wszystko wyglądało inaczej w Ponyville. A to dlatego, że w ogóle nie było Ponyville. Tak, tak, drogie kucyki. Kiedy moja rodzina przybyła w te strony, ja byłam jeszcze malutka. Wędrowaliśmy i wędrowaliśmy, zbierając nowe nasiona, sprzedając stare. Mój tata był najlepszym zbieraczem nasion w całej Equestrii. Pewnego dnia nasza rodzina zawędrowała do najwspanialszego, największego, najbardziej imponującego z miast. Był to Canterlot. Słowo daję, że nigdy nie widziałam czegoś takiego. Kiedy dosłownie oniemiałam z zachwytu, pojawiła się ona,
księżniczka Celestia, władczyni wszystkich kucyków. I wyobraźcie sobie, że zatrzymała się, by obejrzeć kolekcję nasion mojego ojca. A kiedy zorientowała się, że szukamy domu, z prawdziwie książęcym gestem zaofiarowała nam kawałek gruntu niedaleko. Mój tata serdecznie jej podziękował. Szybko znaleźliśmy teren opodal lasu Everfree i zbudowaliśmy nasz pierwszy dom. Potem założyliśmy sad. Ale sad nie wyrasta z dnia na dzień i zaczęliśmy cierpieć głód. Opowiedziano nam historię lasu i wiedzieliśmy, że lepiej tam nie wchodzić. Jednak pomyślałam, że jeśli są tam zwierzęta, to jest i coś do jedzenia. Było ciemno i ponuro i nie będę ukrywać, że się bałam. Wszędzie rosły drzewa i nagle stanęłam pod nadzwyczajną jabłonią. Nigdy wcześniej nie widziałam jabłoni o kolorowych owocach. Zaczęłam je zbierać, tak szybko, jak się dało. Kiedy się odwróciłam, ujrzałam patykowilki. Jak żyję, nie kłusowałam tak szybko! Musiałam się ratować! Razem z tatą zasadziliśmy te niezwykłe nasiona i na naszych oczach wyrosły z nich drzewa. A stało się to dosłownie w mgnieniu oka. Potem co roku zwracałam szczególną uwagę na znaki zwiastujące porę zbiorów. Jak się zmienia pogoda, jak wyją wilki, gdy jabłka zaczynają dojrzewać i jak znikają, jeśli ich nie zbierzesz w ciągu jednego dnia. To były najwspanialsze jabłka, jakie kiedykolwiek jedliśmy. Wkrótce potem zaczęłam przyrządzać dżem z jabłek Zap. Gotowanie przetworów ma swoje prawa, podobnie jak zbieranie jabłek. Nauczyłam się, że trzeba się zaprzyjaźnić z pszczołami, żeby ich miód idealnie zrównoważył smak owoców. Kto by pomyślał, że ze słoikami trzeba rozmawiać? Albo że jabłka Zap lubią różowe kropki. To była prawdziwa magia i świetna zabawa. Kucyki zaczęły do nas przychodzić, żeby spróbować jabłkowego dżemu. Niektóre nawet zostały, jak Stinking Rich, prapradziadek Diamond Tiary. Tak w ogóle mój dżem był pierwszą rzeczą, którą sprzedał. Już wkrótce miasto się rozwinęło i osiadły w nim kucyki z całego świata. Tak właśnie powstało Ponyville. O, dziękuję wam bardzo, moje kochane, ale naprawdę wystarczy już. Gdyby nie pani i pani jabłka, nie byłoby Ponyville? Zgadza się, kochana. Gdyby nie moja babcia Slis, twój tata nie miałby domu handlowego. Tak, właśnie. Ale to tylko stuknięta starsza pani. Ona wcale nie jest stuknięta. To najwspanialsza starsza pani w całym Ponyville. Chyba jak żyję, nie jadłam takiego dobrego dżemu. Na pewno ty masz coś z tym wspólnego. No przecież, Apple Bloom to prawdziwa mistrzyni jabłkowego dżemu. Serio? Widzę, że dzień uznania dla rodziny się udał. Jasne! Moja babcia Smith jest wyjątkowa. Tylko zapomniałam o tym na chwilę. A, wielkie rzeczy ja ciągle zapominam. Tak, co to ja... No właśnie.
Kto chce śpiewać dla wody? Ja chcę! A, B, C, D, E, G. Na co czekasz? Ale tato! Wersja polska na zlecenie Mini Mini Plus Master Film. Reżyseria Agata Gawrońska-Bauman. Dialogi polskie Magdalena Dwojak. Dźwięki montaż Jacek Ozławski. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fiałkowska. Wystąpili Magdalena Krylik, Julia Kołakowska-Bytner, Monika Kwiatkowska, Agnieszka Mrozińska-Jaszczuk, Monika Pikuła, Małgorzata Szymańska, Dominika Kluźniak i inni. Tekst piosenki Andrzej Brzeski i Janusz Onufrowicz. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogol.